Ja pamiętam taki post na początku roku, który ty opublikowałaś na Instagramie, gdzie na zdjęciu trzymasz swoje leki i mówisz wprost: mam problemy ze zdrowiem. Powiedz mi, co spowodowało, że ty otworzyłaś się i postanowiłaś mówić o twoich problemach ze zdrowiem psychicznym? Wiesz co, no ja generalnie mówiłam o tym już troszkę przed lekami, o terapii. O samych lekach nie mówiłam, ani konkretnie co mi jest, ale wydaje mi się, że to było takie, wiesz, linearne. A samo to, dlaczego się otworzyłam, wydaje mi się, że miałam dość udawania takiej szczęśliwej osoby w social mediach. Chcę też, Julka, zapytać o ten taki społeczny odbiór tego, że ty powiedziałaś o twoim problemie, że powiedziałaś o twojej chorobie. Czy spotkałaś się, mówiąc wprost, z hejtem? Wiesz, to nie wiem, czy z hejtem. Wydaje mi się, że może z wyśmianiem to na pewno, albo z takim bagatelizowaniem i tymi typowymi złotymi radami, które w Polsce słyszymy. Typu... Wybiegaj to na przykład, nie? Juleczko, ja wiem, że nie tylko psychoterapia jest tym, co ci pomaga, ale też twoje zwierzaki, twoje dwie Fredki, prawda? Jak najbardziej, to są takie moje dwa małe wsparcie emocjonalne. I często pomagają mi w ogóle, jak mam gorsze dni. To ja chcę wykorzystać to, że mam tutaj ciebie i czy możemy razem te twoje Fredki poznać? Czy ja mogę z nimi spędzić trochę czasu? Oczywiście, jak najbardziej. To idziemy. Idziemy. Dobrze, Juleczko, Lumi i jak się nazywa ten drugi jegomość? Kiara, jak z Króla Lwa, córka Kiara. Simby. Ja wiem, że ty założyłaś tym zwierzakom profile na Instagramie, czy się nie mylę? Jeden, tak. Jeden? I powiedz mi, jakim się tam wiedzie na tym Insta? A dobrze, chyba mają około 7000 tych follow, więc... No powiedz mi, dlaczego ty akurat Fredki na swoich przyjaciół futrzanych wybrałaś? Ze względu na to, że po pierwsze znałam Fredki, po drugie chciałam mieć takiego psiaka w domu, który będzie mógł być ze mną w domu, który się przywiązuje i tak dalej. I taki kompan po prostu. My jesteśmy teraz w twoim mieszkanku, wiesz, ja się zastanawiam, czy ona jest taką twoją oazą, do której ty chętnie wracasz, czy masz bardziej imprezowy charakter i styl bycia, bo ty masz 22 lata, wiesz, ludzie w twoim wieku nie lubią siedzieć w domu chyba. Wiesz co, ja to zawsze prowadziłam trochę koczowniczy tryb życia, że tak powiem, że spałam raz tu, raz tam, ale odkąd się wprowadziłam tutaj, to częściej jednak bywam w domu, więcej czasu tutaj spędzam, bo mam więcej obowiązków domowych na pewno. Ja rozumiem, że z aktorstwem się nie zamierzasz żegnać. Nie, jeżeli jakby będę miała jakieś możliwości, to jak najbardziej będę to kontynuować, ale ja zawsze byłam typem człowieka, który nigdy nie wiedział, co będzie robić w życiu. Muszę zapytać ciebie o twoje plany na najbliższą przyszłość, czyli twoje plany na moment, kiedy te studia skończysz, bo to za chwilę się stanie. Prawdopodobnie będę chciała wyprowadzić się z kraju, więc, więc zobaczymy, bo mnie zawsze ciągnęło mimo wszystko po całym świecie po prostu i myślę, że przez jakiś czas w ogóle się nie zatrzymam nigdzie i dopiero potem może wybiorę tak naprawdę, gdzie chcę mieszkać. Nie zatrzymuj się, Julka, ale rozumiem, że gdziekolwiek popędzisz, to weźmiesz ze sobą tych dwóch włochatych jegomości. Oczywiście, jak najbardziej.